No kochana, musisz tu ugrzać. Włączę wiatraczek, mam nadzieję, że nie będzie go słać aż tak bardzo. No i co z tym Originem? Halo? Gdyby nie to, że później muszę jeszcze iść, to mu się piwa napił. Takiego zimnego. Więc teoretycznie mamy Energola jeszcze jednego w lodówce, który nie jest monstrem, ale jest Energolem. Sęk w tym, że ten Energol jest podobno mocno jako twórczy. Ale nie chcę pisać żadnych jako twórczych postów. Lipa. Lipa. Jezu, co ten Origin. W ogóle coś mi strasznie teraz, że jak zasoby. I nie mam pojęcia co. Chrom. No oczywiście. OBS oczywiście. No co zrobisz? Dobra, wczoraj się bawiłem też tymi plikami i chyba wydaje mi się, że mi się udało podmienić polski dubbing na angielski dubbing. Także już nie będziemy cringe'ować słysząc te nieudolne polskie dubbingi. W ogóle zapomniałem, że sobie podłączyłem Jano Mi Banda do ładowania. Mocny pad. No. Pyk, pyk. Zapomniałem o nim na śmierć. Ale full bateryjka ma, więc spoko. 15. Wszystko pięknie działa. Znów. Dobra, jeszcze czasomierz i... Tak, i wszystko jest, można lecieć. Liczę na to, że jest ten angielski dubbing. Polskie napisy są, więc spoko. Dobra, szliśmy stąd, żeby przejść tutaj i odnaleźć tego. Odnaleźć wszystko. O nie! Polski dubbing. Kurde. Wydawało mi się, że wszystko pozmieniałem. Okej.
Dobra, co my tu mamy? Żal, ta postać jest zdecydowanie za blisko postaci. A no właśnie, dzisiaj 4 maja. Kiedy film na kanale? W sensie, że mówi... Aha, już o tym filmie. No to, to już sobie to tyle trzeba pytać, bo on ten film ma i on go... Czyli on ma dostęp do kanału. Ja go nie mam. Także takie pytanie już do Toryneta. Myślałem, że mogę gdzieś tu iść. Siema, Femo. Tu tam. Ej, to nie jest Salem. Mówisz, że to nie są Salemy? Ale czy mam niespodziankę? No idziesz. Takich niespodzianek to tutaj nie ma. Takie niespodzianki byłyby za dobre. Dobra, przylazłem stąd. Jest tu coś do pozwiedzania jeszcze? Był nie. Taka tam niespodzianeczka. Spodziewaneczka. Nie mogę znaleźć ostatniego. Nie mogę znaleźć ostatniego. Kodu. Nie mogę z... O, jest. Jak tam przygotowanie do sesji? Już napisane. I co, myślisz, że zaliczone? Easy. Mówiłem, że to jest easy. Tylko debil by tego nie zdał. Mam cię. I ostatniego szukamy. O, jest. Jezu, ta kamera za blisko postaci. Ja się bardzo przyzwyczaiłem do tych różnych innych kamer. Proszę, będzie oddalonych. Naprawdę. Pracuję w klinice Mordina. Przyszedłem wam pomóc. Wiemy, że roznosisz wirusa zarazy. Widzieliśmy fiolki w twojej torbie. Nie! Te fiolki zawierają lekarstwo. Proszę, musicie mi uwierzyć. Może odetniemy ci palce. To powinno ci... Uwaga! Nie ruszaj się. Zrób choć krok, a zabijemy twojego kumpla. Pociągnij za spust, a przewietrzę ci czaszkę. Puśćcie go, a pozwolę wam odejść. O Boże. Chyba masz batalion zagłupców. To cię powstrzyma przed zabiciem nas, jeśli go puścimy. Darujcie mu życie, a pozwolę wam odejść. Zabijcie go, a to samo spotka was. Puśćcie go. Spełniliśmy twoje życzenie, człowieku. Możemy odejść? Mieliśmy umowę. Ludzka szlachetność. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Cóż. Honory mamy. Myślałem, że mnie zabiją. A Mordyn cię przysłał, żebyś mnie znalazła? Tu jest zbyt niebezpiecznie. Wróć do profesora i pomóż mu zajmować się pacjentami. Dobrze. Natychmiast ruszam. Jeszcze raz dziękuję. Jestem ci ogromnie wdzięczny. No i tylko dwie osoby nie zdały z polskiego stylu techniku z mojego roku. Czego jedna osoba uznała, że nie zda matematyki, więc sobie zmemowała z polskim.
A druga osoba to ja. Co? No żartuję sobie. Ale nie, no sobie, no... Trzeba być zdolnym, żeby matury nie zdać. Fonki, ty żartujesz. Tak nieśmiesznie żartujesz. A zobaczę w końcu, co to jest. Miotacz osobliwości. Ło, panie! Co to jest? Lubię to. Wyszczyłem pieprzoną czarną dziurę. Twój argument jest inwalidą. Nie, serio, miałem poprawkę z polskiego. Jak się nie czytało nawet z pierwszej, to później... Ej, a co za książka była? To może faktycznie. O kurde. A numery czy jest ten koli tylko? Dźwięki śmieci. A ustny polski na 80... easy. Nie no, polski ustny był spo easy. Najbardziej easy, bo to musiałeś przygotować swój własny temat. Więc wystarczyło wyuczyć się na pamięć wszystkiego. Czy rakieta przeleciała przez głowę twojej postaci? Wydawało ci się. Ja nie używałem żadnych cheatów, nie ma na to dowodów. Gdzie stały włosy? Ale... Własny temat. Ej, dziś, 4 maj. Ale co mają stały włosy do 4 maja? A czekaj, czy przypadkiem teraz nie wychodzą te historie Han Solo? Co zdaje i na streamie bez stały włosów. A czekaj, jakoś teraz chyba w maju, czerwiec wychodzi te historie Han Solo. Star Wars Day. Nie no. To by było zbyt, wiecie, takie oczywiste. A dlaczego dzisiaj jest Star Wars Day? May be fourth be with you. A co 2 tygodnie dopiero. A, czyli jednak dobrze kojarzyłem coś. Ciekawe, czy zdążę do premiery filmu obejrzeć wszystkie pozostałe 3 części. Water jedynkę, Przebudzenie Mocy i Ostatniego Jedi. Zamierzam te 3 filmy kupić jeszcze w tym miesiącu. A oprócz 8 innych pozostałych filmów. Ała! Kurde, no to cieszę się. Tego 4 maj. Świetnie. Części zamienne. Kredyty. Apteczki. Ale Han Solo to prequel. No tak, to jest prequel. A mimo wszystko chciałbym obejrzeć wszystkie części przed prequelem.
Już dwie pierwsze trylogie obejrzałem. Znowu. Przebudzenie mocy tylko raz oglądałem. Zajebiście. Co za debile? Ja w sumie nie oglądałem w ogóle. No nie! No nie wierzę! Wstydź się! Fembo, czego my się od ciebie dowiadujemy? Hopi, ty albo dzisiaj nas mocno prankujesz. Ty albo na dzisiaj prankujesz, albo no. Oglądałem, że zagłownika z jakimś dzieciakiem, co wygrał IM, czy jakieś wyścigi sportowe, jakiś Mad Max, czy coś. Taki styl, z jakich smutku mam, bardzo. Czwórkę oglądałeś. Ale oglądałeś mimo wszystko coś tam. By the way, w ogóle nawet jeśli wyprzedam na Steamie z okazji Star Warsów. A to mi tam rybka, ja mam wszystkie gry Star Warsów, prawdopodobnie wszystkie. Może tam jednej czy dwóch nie mam. Nie no, bez bajt. Oglądałem za młody tylko jedną część, a jak to nie lubię jakieś statki kosmiczne i inne moje. Prawdę mówiąc, ja science fiction też nie specjalnie lubię. Są dwa wyjątki. Mass Effect i Star Warsy. Tylko te dwie rzeczy jestem w stanie przegieść. Explosion. Kolejny, który wybuchnie. Powinny być za to jakieś osiągnięcia. Ej, kość typu. No to jedziemy. Weszło w cel. Yep, osiągnięciem. Cały fajny cyberpunk nie lubię, tylko postapo. To postapo z takiej przyszłości jest najlepsze. Star Wars X-Wing Willis, nie masz? Też nie masz, no to tych dwóch nie mam. I co teraz w ogóle? Tych nie... Ale to są jakieś latające... A to kij. Jezus Maria, to są głównie jakieś z latającymi stateczkami. Who cares? No ale dobra, udowodniłeś mi, że jednak nie mam wszystkich. Dobra, co się będę bawił z nimi? Bomba do Leviosa! Trzymajcie z szalnej dziury! Jezus, ta broń jest tak piękna. Uwielbiam. Lego Star Warsów. The Force Awakens. Nie mam przebudzenia mocy w LEGO? Myślałem, że mam prawie wszystkie LEGO oprócz Indiany. Ała. O. Thank you.
Jaki Kyoganin? Nie widzę żadnego Kyoganina. Idźmy stąd. Umarł i się śmieje. Dobra, Dezen, rozumiem, że nie mam wszystkich części. Jezus Maria, nie musisz mi wypisywać. Już mi nie stalkuj i tak tego profilu. I tak nie mam pieniędzy, żeby uzupełnić tych części. I tak wiem, że nie zagrałbym w żadną. Być może, nie wiem, ten False Unleashed, gdzie się jest sitem, może tylko to bym zagrał. Można pomagać na wiele sposobów. Czasem leczę pacjentów, czasem zabijam bandytów. Jedno i drugie to pomoc. Sprawdź stan pacjentów. Dużo pracy. Przemyśl to, co powiedziałem. Na cóż. Trochę naiwny. Nauczy się. Przekażę mu klinikę. Powinien sobie poradzić, skoro nie ma już w oczu. Ja wywiązałam się z umowy, profesorze. Teraz twoja kolej. Tak, współpraca z Cerberusem nieoczekiwana. Wiele niespodzianek. No. Muszę dokończyć. Też nie masz na Ctrl V? To nie potrwa długo. Spotkamy się przy swoim statku. Nie mogę się doczekać. Wyruszamy. Spotkamy się na Normandii. Okej. Okej, Solusa mamy już zrekrutowanego. Zaletegia mi się wydaje chaotyczna teraz. W tych latach. I prawdopodobnie włączę sobie teraz efekt Bloom. Witam na Normandii, profesorze. To zaszczyt gościć cię na pokładzie. Tak, bardzo ekscytujące. Cerberus pracuje z obcymi. Niespodziewane. Człowiek iluzja rozszerza działalność? Nie skupię się na ludziach? Jesteś dobrze poinformowana. Rząd Salazar. Poinformowana, aha. Doskonali szpiec. Jezus, ten dubbing to jest zło. W stanie spoczynku. Wciąż słyszę to i owo. Wiem tylko, jak się nazywa. Nic o samym człowieku. Niechęć do obcych uznawanych. Zbieracze porywają kolonistów z obrzeży układów Terminusa. Nie wysłano żadnych sygnałów alarmowych. Nie było oznak ataku. Właściwie nie ma śladów, że stało się coś niezwykłego. Poza tym, że zniknęli wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci. Może gaz? Nie. Zbyt wolno się rozprzestrzenia. Wirus? Nie. Wolniejszy niż gaz. Zatrute źródła wody? Nie. Skutki niejednoczesne. Intrygujące. Fascynujące. Brak sygnałów alarmowych? Brak oznak oporu. Nowa technologia, niezwykle rozwinięta. Ale jaka? To nie teleturniej. Straciliśmy tysiące ludzi. Bóg jeden wie, co zbieracze im teraz robią. Spokojnie. Doktor, fakt, czemu jest takie... Będą mówię coś na napisach? Właśnie nie wiem, to się zastanawiam. Się pokazuje. Tak, oczywiście. Analiza próbek. Potrzebuje laboratorium. Mamy dobrze wyposażone laboratorium na pokładzie bojowym. Jeśli czegoś będzie brakować, proszę złożyć zamówienie. Kto to, pilot? Nie. Syntetyczny głos. Symulacja zabarwienia emocjonalnego? Może to... Nie. A może... Muszę zapytać. Czy to SI? Zgadza się. Mamy SI na pokładzie. SI na pokładzie. Obcy w załodze. Cerberus jest bardziej zdesperowany niż myślałem. Zbieracze porwali dziesiątki tysięcy kolonistów. Zrobimy wszystko, co trzeba, żeby ich znaleźć i powstrzymać. Tak, oczywiście. Nie można dać się porwać jak koloniści. Trzeba zidentyfikować i zneutralizować technologię. Potrzebne próbki. Którędy do laboratorium? Proszę za mną, profesorze.
Lipton. Ile mam? 3 punkty. No to rzut ulepszamy oczywiście. Czy sobie pogadaliście? Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Mówisz, to poczytajmy, co my tu mamy. Leczenie, no jest... Commander Shepard, przychodzi, ha. Najlepszy. Podczas naszej wcześniejszej rozmowy ale mam nadzieję, że nie wydałam ci się zbyt nachalna. Nie chcę przekroczyć granic. Bądź sobą, Kelly. Nie musisz. Całkowicie się. W czym mogę pani pomóc? Jest coś, o czym powinnam wiedzieć? W tej chwili coś jeszcze, pani komandant? Masz chwilę. Dla pani zawsze mam. Pójdę już. Dobrze. Może porozmawiamy później. Dobra. Okej, okay. Termin badawczy, ulepszenia, ulepszenia. Informacje, ulepszenia, amunicja. Ulepszenia broni, przejrzyj. Siła rażenia, tak, karabinu nie mam, karabinu stanu pieskiego też nie mam, ale pancerz jak najbardziej. Pojemność też niespecjalnie, ulepszenie statku. Nie mam tyle platyny, prototypy. O, w sumie więcej amunicji przyda się. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Czy laboratorium ci odpowiada? Jest całkiem zadowalające. Znalazłem kilka pluskiew. Zniszczyłem większość. Najdroższą oddałem Mirandzie. Żadnych niespodzianek. Potrzebuję więcej próbek. Więcej danych zbieraczy. Próbek tkanki. Przyda mi się wszystko, co zdobędziesz. Nowa technologia. Czy załoga nie ma problemów zdrowotnych, o których powinnam wiedzieć? Personel Cerberusa jest w doskonałej formie. Żadnych problemów z załogą do zgłoszenia. Zawsze są jakieś drobiazgi, ale nie wpłyną one na przebieg misji. Czy laboratorium jest całkiem... Potrzebuję więcej próbek, więcej danych zbieraczy, próbek tkanki. Przyda mi się wszystko, co zdobędziesz. Masz pomysły, jak jeszcze przygotować... Pomysły, na... owszem. Kosztowne, ale potencjalnie cenne. A mnie klucz. Rzut na jakiet. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz chwilę? Oczywiście. Zaraza na Omedze pokonana. Dużo czasu. Imponujące wyposażenie laboratorium. Brakowało mi udziału w operacjach z budżetem. Szczególnie SI jest bardzo przydatna. Najlepszy sprzęt, jaki widziałem od czasów oddziału do zadań specjalnych. Jak sobie radzi twój asystent Daniel? Całkiem nieźle. Jest bezpiecznie. Od zniknięcia zarazy okolica spokojna. Zostawiłem mu mechy obronne na wszelki wypadek. Ostrożności nigdy za wiele. Poza tym miałem ich dość. Hałaśliwe. Nie używałem ich w OZS. Praca na Omedze przy tak ograniczonych środkach musiała być frustrująca. Nie, było świetnie. Ograniczone środki to wyzwanie. Ocalić jak najwięcej ludzi przy ograniczonych zasobach. Zagrożenia bezpieczeństwa, gangi i grupy najemników zwiększają trudność. To dobra zabawa. Zaraza wymusiła wykorzystanie maksimum możliwości. Lepiej bym sobie nie wymarzył. Poza tym, oczywiście lubię ratować ludzi. Pomoc bezradnym, większe dobro. To wszystko też. Miła emerytura po pracy w OZS. Mówisz, że byłeś w oddziale do zadań specjalnych. Nie tylko badania. Kilka misji zwiadowczych. Tajne, bardzo ryzykowne. Służyłem pod młodym kapitanem Kirahi. Badałem genofagium Krogan. Zbierałem próbki wody i tkanek z krogańskich kolonii. Czemu OZS badał genofagium? Rebelie krogańskie krwawe i niebezpieczne. Niemal tak złe jak ataki rakni.
Wszystkie gatunki ewoluują, przystosowują się. Jeśli genofagium osłabnie, musimy być przygotowani. Co przygotowywał OZS? Strategię związaną z prawdopodobnym wzrostem populacji Kroga. Polityczne scenariusze miejsc ataku. Genofagium zdziesiątkowało Krogan. Agresja gatunku pozostała bez zmian. Eksplozja populacji byłaby katastrofą. OZS pomógł w stłumieniu rebelii krogańskich. Trzeba było przygotować się do tego samego. Prosty świat. Żadnych powodów do zmartwień. Czemu OZS badał genofagium? Rebelie krogańskie... To już było? Się rozmawiało. Jestem tu w razie czego. Ej, nie skończyliśmy. Pozwolę. Będę tu w razie czego. Szepan, może coś jeszcze? Masz chwilę. Może później. Coś jeszcze? Pozwolę. Będę tu w razie czego. Pani komandor, mogę w czymś pomóc? Jak nam idzie, Jacob? Jeśli modyfikacje Mordina wytrzymają, mamy szansę. Jeśli nie, coś jeszcze, pani komandor? Masz pomysł? Ten statek wzorowano na pierwszej Normandii, ale wiesz jak było. Zbieracze weszli w nią jak... Jeśli go nie ulepszymy, skończy się tragicznie. Przymierze pracowało nad nowymi zabawkami, zanim odszedłem. Brzmi nieźle. Przyznam, że utrzymujesz porządek na okręcie. Musimy się skupić, a może nam się uda. Mam nadzieję. Chodzi o coś konkretnego, czy to rutynowa rozmowa? Słyszałam, że byłeś w przymierzu nie byle kim. Zrobiłem coś, co zwróciło na mnie uwagę i wywołało poruszenie w Cytadeli. Ale to było po tym, jak przymierze posłało mnie na zwolnienie. Nie przejechałem w Mako przez przekaźnik, ani nie pokonałem żniwiarza. To twoja działka. Co przywiodło cię do Cerberusa? Przymierze odsunęło mnie na bok po Eden Prime. Załapałem się z Mirandą na robotę, która była czymś w rodzaju castingu Cerberusa. I oto jestem. Nie wyglądasz na kogoś, dla kogo liczy się wynik za wszelką cenę. Nie przeszkadza ci przeszłość Cerberusa? Przymierze to sama polityka. Ktoś musi walczyć z siłami zła. Cerberus się tego trzyma, więc ja trzymam się z nimi. Z jakiego momentu w karierze jesteś najbardziej dumny? Nie rozmawialiśmy już o tym? To było... Grupa Batarian chciała zabić Radę za pomocą wirusa. Powstrzymaliśmy ich razem z Mirandą. Dziwne, że... Prawdziwej pracy nigdy się nie nagłaśnia. Wiesz o tym. Mówi się, że lepiej, żeby opinia publiczna nie wiedziała, jak słaby jest system i jak bardzo mogą... Więc oficjalnie nic się nie wydarzyło. Tak jak z tobą i żniwiarzem. I dlatego tu jestem. Widzę, że nie szukasz wymówek. Zrobiłeś, co musiałeś zrobić. Podziwiam to. Nie mogłem wrócić do przymierza po wyciszeniu sprawy. To samo zrobili z tobą. Opinia publiczna nie dowiedziała się o twojej śmierci i nie poznała prawdy o Cytadeli. Wiesz, że wykorzystali twój wizerunek w reklamach werbunkowych? Przez pół roku byłaś ideałem człowieka. Potem zastąpili cię wymyślonym modelem. Widocznie zmieniła się strategia marketingowa. Najpierw wzór, a potem... śmieć. Spodobało ci się, co zobaczyłeś, Taylor? Miałem na myśli wzór tego, co możemy osiągnąć, Shepard. Pani komandor, nie chcę, żeby wyszło z tego coś dziwnego. Powinienem wracać teraz do swoich obowiązków. Trzeba się ogarnąć. Dobrze, Jacob. Wracaj do pracy. Pani komandor? Ten głos może byłby dobry, ale no... Jak gdybyśmy idealistą samym. Dobra. Teraz sprawdzę projekt błyskawic. Rozumiem, że tutaj jest... Omawiamy temat personalizacji mojej przestrzeni roboczej. Co? Regulamin Cerberusa jest jasny, panie Moro. Personalizacja nie obejmuje smaru na moich kamerach na mostku. Szczeka się, że nagranie ze mną wygląda jak nierzeczywisty sen.
Na razie. Do zobaczenia, pani komandor. Okej. Okay. Czyli teoretycznie to wszystkich obgadałem już. Teoretycznie. Już gadaliśmy, ale to już rybka. Okej, okay, tutaj jakieś tam rybcie miałem też. Wydawało mi się, że jakieś rybki dostałem. Ok, zwiększa obrażenia do tego wręcz o 10. To jest spoko. Większa moc też rośnie, większe obrażenia dodatków wręcz. Aha, tutaj nic więcej nie mam. Też nie mam. Tam przewody. Prędkość szarży. Nie obchodzi mnie szarża. Cześć, mam butelkę. W czym mogę pomóc, panie komandor? Mam dla ciebie prezent. Lodowa Brandy Series? No nie. Dziękuję. Zawsze żałowałam, że nie napoczyłam tamtej butelki, kiedy jeszcze mogłam. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Może otworzymy tę butelkę tu. Jasne, pijemy. Otwórz butelkę. Ja poszukam. Już myślałam, że Alenko połamie Jenkinsowi kręgosłup tą swoją biotyką, a Jenkins zrywa się na nogi i krzyczy, ale jazda! Ach, Jenkins, dzięki takim żołnierzom jak on, przymierze jest wspaniałe. W Cerberusie brak tego entuzjazmu. To jest filmik ZG2.0. Za Jenkinsa... Presley'ego i Williams. Oby nigdy o nich nie zapomniano. Zgon. Nie ma to jak zezgonować medyka pokładowego. Czym mogę pomóc, pani komandor? Nie będę. To ja wracam do pracy. Pani komandor, czym mogę pomóc? Masz jakieś... Tak, mam parę pomysłów. Daj mi znać, jak tylko będziesz miał czas. Masz chwilę, Miranda? Oczywiście, właśnie kończę. Jestem pod wrażeniem, Shepard. To jedna z najlepszych operacji Cerberusa, w jakich brałam udział. Może dlatego, że to nie jest operacja Cerberusa. Może ty tak uważasz. Ja odpowiadam bezpośrednio przed człowiekiem iluzją. Cerberus dał ci drugą szansę. Może ty też powinnaś nam ją dać. Czym Cerberus zdobył sobie twoją... Chyba pamiętasz, jak powiedziałam ci, że zostałam zmodyfikowana genetycznie? Cóż, to nie był mój wybór. Mój ojciec mnie stworzył. No to raczej oczywiste. Jest bardzo wpływowym i władczym człowiekiem. Nie chciał córki. Chciał dynastii. Uciekłam, gdy tylko byłam wystarczająco dorosła i odważna. Udałam się do Cerberusa, ponieważ wiedziałam, że zdołają mnie ochronić.
Wasze rozstanie było aż tak burzliwe? Padły strzały. Wyglądasz na osobę, która potrafi się obronić. Mój ojciec zainwestował fortunę w swoją dynastię. Nie wystarczyło po prostu odejść. Wiedziałam, że będzie ścigał swoją... Zakładam, że Cerberus... Oczywiście. Cerberus w pełni popiera wszystko, co... Ale w przeciwieństwie do mojego ojca i jego egoistycznych pobudek, Cerberus... Oni myślą perspektywicznie. A ja czuję, że mam tu jakiś cel. Dziękuję. Kiedy tylko zechcesz, pani komendor. O nie. Za dużo punktów prawości dostaję. Bulta. O. Hej, nie rusz. Ta strzelba jest starsza od ciebie. Nazywam ją Jessie. To mój talizman. Ma na koncie więcej ofiar niż cały skaliański blitz. Kurde, wiesz, że stale. Dzień, kiedy poszła w odstawkę, był najsmutniejszym dniem w moim życiu. Oddałbym każdą broń za jeszcze jedną misję z tą gównianą starą strzelbą. A tak, to model Verikana, turiańskiej fregaty. Kawał statku. Raz miałem taką rozwalić od środka z pomocą pięciu gości i takiej masy broni, jaką tylko byliśmy w stanie zabrać. Zero szans powodzenia. Ale daliśmy radę. Zginęli wszyscy oprócz mnie, więc skończyłem w roli bandyty. To pierwsza niewykonalna misja, którą wykonałem jako wolny strzelec. Potem było ich wiele, ale nic nie przebije widoku turiańskiej łajby rozwalającej się o powierzchnię planety. Nieźle. Prawdziwa piękność, co? Zabrałem to krogańskiemu watażce Gesarkowi. Jakieś 17 lat temu przewodził krwawej hordzie na Omedze. To nawet nie było zlecenie. Koleś pomyślał, że porwie transportowiec, na którym akurat leciałem. Poważny błąd. Mieliśmy z Gesarkiem pojedynek jeden na jednego. Przetrąciłem mu kulasy, wyrwałem spluwę i ukatrupiłem wszystkich drani z hordy, którzy akurat byli w pobliżu. W życiu nie widziałem tak zmaltretowanego krogańca. Zatrzymałem ten hełm, żeby przypominał mi jego żałosną minę. Myślę o wcześniejszych misjach. Masz chwilę? Może się czegoś nauczysz. Próbowałem sobie przypomnieć, ilu agentów Cerberusa ukatrupiłem. Zgubiłem się w okolicach pięciu dych. Ten twój człowiek iluzja to prawdziwy łaskawca. No co zjapisz? Wielkie dzięki, pani komandor. Zainstalowaliśmy te sprzęgi TUP. Teraz wystarczy robić kalibrację co tydzień, a nie codziennie. Zastanawiamy się, czy nie uczcić tego wolnego czasu partyjką z kiliańskiej piątki. Przyłączysz się? Daj spokój, Kenneth. Komandor nie będzie grała w karty z usmarowanymi mechanikami. W zasadzie to brzmi zachęcająco. Fantastycznie! Pójdę po karty! Mam nadzieję, że jesteś gotowy do rywalizacji. To będzie niezłe. O, jen! Zresztą ja ma stówę dostałem. Ostro tniesz w karty, Shepard. Nigdy nie widziałam, żeby Kenneth tak się pocił. Jesteś w porządku, Shepard. Większość oficerów nie brata się z takimi jak my. Dziękuję, pani komandor. Cóż, no, trzeba zasłużyć na lojalność swoich ludzi. No dobra,
Obgadani wszyscy, możemy lecieć dalej. A, i safe. Leksykon. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. Spoko. No dobra. Ogarnijmy tego archanioła. O, ja gram już 4 godziny, a to jest dopiero sam początek gry. GG. Kim jesteś? Słyszałem, że człowiek wszedł na obszar zarazy. Potem się dowiedziałem, że zginęło tam wielu worczów. Wiesz coś na ten temat? Oszczędziłam ci wielu kłopotów. Powinieneś być wdzięczny. Wdzięczny? Teraz handlarze niewolników będą mi marudzić, że im się zbiory zmniejszyły. Ale z tym sobie poradzę. Na czym polega twoja praca? Mam pilnować worczów. Nie daję im zbliżyć się do armii. To mniej więcej wszystko. Teraz nie mam co robić, ale biorąc pod uwagę, jak te worcze się rozmnażają, niedługo będę miał pełne ręce roboty. Strasznie dużo tu worczów. Czy one coś planują? Worcze? Planują? To plaga i nic więcej. Gdyby zaczęli planować, bylibyśmy w niezłych opałach. Pójdę już. Pracuj tak dalej. Przejdę się jeszcze do sklepu, zobaczę, czy mają coś ciekawego. Ale nie, akurat... Te miasta są o tyle fajne, że one są małe. Bo tu się w nich odnaleźć. Tego gościa bym zastrzelił. Niepewne podniecenie. Uprzejmość. Życzę miłego dnia. Rozejrzyj się po moim piosku, jeśli chcesz coś. Kurde, drogie to wszystko. Ciekawe przystosowanie worczów. Nie tylko biologiczne, również społeczne. W zamian obszar miejski przystosowuje się do nich. Duże skupisko. Mam nadzieję, że są pod kontrolą. Gdyby zaatakowali jak koło mojej kliniki, byłyby ofiary.
O nie, coś stało. Zatruli mnie. Game over. Shepard, nic ci nie jest? Ile wypiłam? Jedną kolejkę. Więcej nie trzeba. Pieprzony bawariański racista. Złamałaś pierwszą zasadę Omegi. Jeśli jesteś człowiekiem, nie kupuj nic do picia w zaświatach. Barman próbował mnie otruć? Fakt, próbował. O ile wiem, jesteś pierwszym człowiekiem, który to przeżył. Poszliśmy z kumplem Jake'em oblać naszą nową firmę przewozową. Strasznie się upił, a w godzinę później żygał krwią. Ludzie nie są mile widziani w zaświatach? To tylko ten batariański barman. Zawziął się z powodu paru batarian, którzy kiedyś zginęli. Ale nikt w tej sprawie nic nie robi. Ludzie nie są tu szczególnie szanowani. Chyba pójdę i odpłacę temu barmanowi pięknym za nadobne. Na pewno nie będzie się ciebie spodziewał. Daj temu batariańskiemu sukinsynowi to na... Tak też zrobię. No gościu se zdechnie. Zdech. Szukacie rekrutów. A może wyjdziesz do środka? Dostaniesz pieniądze po robocie, jak wszyscy. Kto następny? Ale la lunia. Źle trafiłaś, słoneczko. Pokoje striptizerek są tam. Pokaż swój, twardzielu. Mój na pewno jest większy. Imponujące. A więc chcesz walczyć? Można tak powiedzieć. Standardowe wynagrodzenie to 500 kredytów na łebka. Zapłata po robocie. Jeśli zginiesz, kumple nie dostaną twojej działki. Musicie mieć własną broń i pancerze. O, ale widzę, że z tym nie będzie problemu. Nie, to nie gwarantuje członkostwa w błękitnych słońcach, zaćmieniu ani krwawej hordzie. Jesteś wolnym strzelcem. Koniec, kropka. Czy jakieś pytania? Dokąd mamy iść? Idź do punktu transportowego przed klubem. Jeden z naszych chłopaków się tobą A, i zawołaj następnego. To tutaj można się zapisać? Nie jesteś za młody na najemnika? Jestem w sam raz. Dorastałem na Omedze. Umiem posługiwać się bronią. To nie wystarczy, jeśli chcesz przeżyć. Umiem sobie radzić. Poza tym właśnie wydałem 50 kredytów na ten pistolet i chcę z niego skorzystać. Jeśli jesteś pewien, tu są zapisy. Powodzenia, przyda ci się. Super, dzięki.
Później go zabiję. Gdzieś tutaj, nie? Idziemy spotkać Galusa. Mam do wykonania misję. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Archanioł z dziesiątkową dłoń. Mogę zaczynać w każdej chwili. Wsiadam. Ciekawe, jak sobie poradzi ten projekt błyskawic. Wreszcie przysłali kogoś, kto zna się na walce. Żebyś wiedział, jestem gotowy. On jest z tobą? Jestem sam. Nie potrzebuję pomocy. Powiedz tylko, dokąd mam iść. Jasne. Idź w tamtą stronę. Na pewno trafisz. Zajmę się tym. Na co się porywamy? Werbownik był mało konkretny. Mielibyśmy mało chętnych, gdyby każdy znał prawdę. Archanioł zaszył się w budynku na końcu tego bulwaru. Ma korzystniejszą pozycję, a jedyna droga do środka prowadzi przez odsłonięty most. To strefa śmierci. Na szczęście jest już zmęczony. Popełnia błędy. Niedługo dorwiemy. Dorwę go, tylko wskaż mi drogę na most. Podoba mi się twoje podejście, ale działamy według planu. Będziesz w oddziale dywersyjnym. Przejdź prosto przez most i zajmij Archanioła, żeby oddział infiltracyjny mógł go zajść od tyłu. To brzmi jak samobójcza misja. Mniej więcej. Ale wyglądasz na kogoś, kto sobie poradzi. Idź bulwarem do trzeciej barykady. Porozmawiaj z sierżantem Katką. Da ci znak do ataku. Co wiesz o Archaniele? Mnie o to nie pytaj. Ja jestem od logistyki. Tarak i pozostali szefowie najemników mają z nim od jakiegoś czasu na pięku. Nie zdziw się, jeśli nie będą mieli ochoty rozmawiać z wolnym strzelcem. Poszukam sierżanta Katki. Dobrze, uważaj na bulwarze. Archanioł zabił tam już dziesiątki ludzi. No dobrze. Wejść będzie prosto. Trudniej wyjść. Najpierw postarajmy się go znaleźć. Shepard, przeskanowałam okolice, ale nie mogę wyznaczyć innej drogi do Archanioła. W takim razie idziemy z najemnikami. Śmigłowiec i ciężkie mechy mają dużą siłę ognia. Osłabcie je przed wyruszeniem, żeby zwiększyć swoje szanse. Kiedy ruszy pierwsza fala, oddział infiltracyjny Archanioła z zaskoczeniem. Nie spodziewam się zbyt wiele pomocy. Potrzebujesz czegoś? Dowodzisz zaćmieniem? Sama na to wpadłaś? Jestem Jarrod. Dowodzę zaćmieniem na Omedze. Czego potrzebujesz, wolny strzelcu? Co wiesz o Archaniele? Długo już nie pociągnie. To wszystko? Nikt nic o nim nie wie. Rozejrzyj się, a dowiesz się wszystkiego. Jest cwany, zaradny i niebezpieczny. Ale zapędziliśmy go w róg. Nie będzie nas już długo kiwał. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Skąd się wziął? Co to za jeden? Tego nie wiedziała nawet jego ekipa. Może dowiemy się więcej, jak będziemy mieli jego ciało. Oczywiście wtedy będzie to bez znaczenia. Pójdę już. Dobry pomysł. No dobrze, hakowanko, hakowanko, hakowanko. Mm-hmm.
ich spowolni. Doskonale. Po włączeniu będzie wrogo nastawiony. Wiesz o Archaniele? Jest wkurzający. To Turianin. Wygląda trochę gorzej od ciebie. Jest odważny. Dopóki się nie zorientuje, że trafił na godnego przeciwnika. To brzmi, jakbyś miał z nim osobiste porachunki. Raz próbował mnie rozwalić. Zaczekał, aż będę sam. To była najdłuższa walka w moim życiu. Ale broniłem się aż do przybycia moich ludzi. Później już nie był taki twardy. Goniliśmy go przez pół Omegi. Prawie go dopadliśmy. Ale skurczybykowi udało się wymknąć. Pójdę już. Najwyższa pora. Nie to. Może być przydatne. Katka? Sierżant, Katka. A, to wy jesteście tą grupą, o której wspominał Solki. Przybywacie w samą porę. Czekałeś na nas? Oddział infiltracyjny zaraz da sygnał. Archanioł obudzi się z ręką w nocniku. Masz jakieś pytania? To może być ostatnia okazja. Będziesz nas osłaniał ze śmigłowca? Ha, tylko tarak nim lata. Poza tym nie jest jeszcze gotowy. Cukim syn Archanioł nieźle go poomijał ostatnim razem. Jeszcze parę poprawek i będzie jak spodziewuję. Czemu koordynujesz atak i naprawiasz śmigłowce? Jestem w oddziale infiltracyjnym. Nasza drużyna korzysta ze wsparcia śmigłowca. Ja zostaję na tyłach. Organizuję wolnych strzelców i utrzymuję śmigłowiec w gotowości. Ty poprowadzisz atak? A, Tarak nie płaci mi, żebym walczył. Ja tylko planuję ataki i naprawiam ten cholerny śmigłowiec. Wy, wolni strzelcy, macie przywileje. Przyjąłem. Oddział Bravo naprzód! Archanioł będzie miał niezłą niespodziankę, ale to oznacza, że muszę się śpieszyć. Musi być kompletnie sprawny, zanim Tarak zechce znowu z niego skorzystać. Przemęczasz się. No cóż. Archanioł ma kłopoty. Niewiele czasu. Więc musimy się śpieszyć. Thank you.
A, umarł sobie dzieciak. Chodźcie, zrobimy im niespodziankę. Zanosi się na walkę. Uwaga, ruszam! Jest z Archaniołem. Może się przydać. No, poskanuję sobie coś do poskanowania, ale to. No siema. Shepard. Myślałem, że nie żyjesz. Co ty tu robisz? No tak, ciebie też dobrze widzieć. Nie spodziewałam się, że cię tu spotkam. O nie. Tak czy inaczej dobrze widzieć przyjazną twarz. Zabijanie najemników to ciężka praca. Szczególnie w pojedynku. A swoją drogą, parę razy mnie trafiłeś. Tylko pociskami obezwładniającymi. Do wesela się zagoi. Nie chciałem, żeby najemnicy nabrali podejrzeń. Aha. Rozwaliłem ci tylko tarczę. Gdybym chciał zrobić coś więcej, to bym to zrobił. Poza tym wcale ci się nie śpieszyło. Chciałem, żeby się ruszyła. Od kiedy nazywasz się Archaniołem? Miejscowi tak mnie nazwali. Za dobre uczynki. Nie przeszkadza mi to, ale ty mów mi po prostu... Garus, proszę. Jak udało ci się wkurzyć wszystkie duże grupy najemników w układach Terminusa? Nie było łatwo. Musiałem się napracować. Nie mogę uwierzyć, że połączyli siły do walki ze mną. Muszą mnie nienawidzić. Co robisz na Omedze? Miałem dość biurokracji w Cytadeli. Uznałem, że więcej zdziałam na własną rękę. Przynajmniej nie trudno tu znaleźć przestępców. Wystarczy podnieść broń i strzelić. Udało nam się wejść, ale nie wiem, czy równie łatwo będzie się wydostać. Ten most ocalił mi życie. Kiedy ci idioci przez niego przechodzą, mam ich na widelcu, ale w drugą stronę będzie tak samo. Ale to działa w obie strony. Wyrżną nas, jeśli spróbujemy się nim wydostać. Mamy tu siedzieć i czekać, aż nas załatwią? Nie jest aż tak źle. Dotąd ich tu odpierałem. A z waszą trójką... Sugeruję, żebyśmy utrzymali to stanowisko, zaczekali na lukę w ich obronie i spróbowali szczęścia. Zawsze to jakiś plan. Jak się wpakowałeś w te kabały? Moje uczucia wzięły górę nad rozsądkiem. To długa historia. Umówmy się. Ty wyciągniesz mnie stąd w jednym kawałku, a ja ci wszystko opowiem. I tak nie lubię się skradać. Czas upuścić najemnikom krwi. Miło widzieć, że się nie zmieniła. Co oni kombinują? Wiedzą już, że ich oddział infiltracyjny dostał w kość. Zbóż. Zwiadowcy. To zaćmienie. To było coś poważniejszego niż zwiad. Racja. Przygotujmy się. Zostanę tu na górze. Z tego stanowiska mogę narobić niezłych szkód. A ty? Rób, co potrafisz najlepiej. Jak za dawnych czasów, Shepard. Przywalmy tym sukim... O! Też fajne.
Wyszukać mienia dostali się do bazy. Jeśli coś ma być zrobione porządnie... Dobra, ciekawe co powiesz na to, Archaniele. Aktywny. Wysłali ciężkie mechy. Ten problem powinien rozwiązać się sam. Easy peasy. Najemnicy zaćmienia dostali się do bazy. To zniszczyli już tego mecha? Na to wygląda. Poczekaj jeszcze chwilę, pozbieram coś do pozbierania. Jest dobrze. Świetnie ci idzie, Shepard. Nie mogą mnie tknąć. A przy okazji dopadliśmy Jarota. Polowałem na tego sukinsyna od miesięcy. Czemu go ścigałeś? Rozprowadzał zanieczyszczone piezo po całej przestrzeni Cytadeli. Połowa towaru, który zarekwirowałem w SOC, pochodziła od jego ekipy na Omedze. Jakiś czas temu zniszczyłem duży transport i zabiłem przy okazji jego najbliższego podwładnego. Nie dziwię się, że później zaczął współpracować z innymi najemnikami. Zostały nam jeszcze błękitne słońca i krwawa horda. Myślisz, że się wydostaniemy? Może. Przekonajmy się, co kombinują. Zebrali po drugiej stronie posiłki. I to duże, ale nadal nie przychodzą przez most. Na co czekają? Co to było, do cholery? Cholera. Wdarli się na niższy poziom. W końcu poszli po rozum do głowy. Lepiej tam zejdź, Shepard. Ja popilnuję mostu. Idziemy. Zejdź poziom niżej. Drzwi do piwnicy są po zachodniej stronie głównej sali, za schodami. Kieruję tobą przez radio, jeśli to konieczne. Tylko się pośpiesz. Powodzenia. Dobra, idziemy.
Raczej wolę to. Tak, pierdzielnie to i na raz. Biegnij do konsoli i zamknij osłony, zanim się tu dostaną. Okej, okej. Rozpoczęto zamykanie. Szary Mary, hokus pokus, Avada Kedavra. Dobra. Jak to przywali, to ino jos. Jest tak piękna broń. No, dość. Wracaj tu, Shepard. Wchodzą drzwiami. Nawet piesek jest. Ta, rozerwać się na strzępy. Osłaniaj mnie. Ja się zajmę Archaniołem.
Haha. Uwaga. No i oczywiście najlepsza broń na świecie. Ty z bio... To ty... To ty z biotykiem chcesz się bić? Na żywcem nikt cię nie wziął. No już nie będzie generował. Nie przybyli jego worcze. Mało brakowało, ale musiał odpuścić innym razem. Zostały tylko błękitne słońce. Zgadzam się. Tarak dowodzi najmocniejszą grupą, ale nie takie rzeczy się robiło. Poza tym nie spodziewa się ataku frontalnego. Na górze! Myślałem, że zestrzelił. Naprawił go, ale nie do końca. Zadbałam o to. Wysadzają żołnierze! Okej, okay, easy peasy. A on stracił życie. No cóż, został wpierdziel. Tak się bawimy? Gdzie jest moje wielkie działo? Jaką to ma moc?
co to miało być? No i umarł. Wydostaniemy cię stąd, Garusie. Trzymaj się. Skontaktuj się z Jokerem. Niech na nas czekają. Jest w kiepskim stanie. Musimy go stąd zabrać. No dostał ładny wpierdziel. Pani komandor, zrobiliśmy dla Garusa co się dało, ale poważnie oberwał. Przeżył dzięki chirurgii i ulepszeniom cybernetycznym. Powinien odzyskać pełną sprawność, ale... Shepard? Twardy z niego skurwiel. Nie sądziłem, że tak szybko wstanie. Nikt nie chciał mi dać lustra. Miranda mówiła tylko, że zostaną blizny. Jest bardzo źle. Garusie... Zawsze byłeś paskudny. Zamaluj to korektorem, nikt nawet nie zauważy. Nie rozśmieszaj mnie. Twarz ledwo mi się trzyma w jednym kawałku. Niektóre kobiety na to leczą. Inna sprawa, że nie znasz to podlanki. Szczerze, bardziej się martwię o ciebie. Przez ostatnie parę lat słyszałem wiele złego o Cerberusie. To zło konieczne. W tej chwili potrzebuję ich wsparcia, żeby osiągnąć swój cel. Mogę wrócić na służbę, kiedy tylko zechcesz. Zobaczę, co się da zrobić z przednimi działami. No dobrze. To się akurat nic nie zmieniło. Ja raczej nie będę zmieniał mojego uzbrojenia. Wrzutnie jakiet. W sumie nic mi nie stać. Nic przydatnego. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz pomysł? Przepraszam, zrobiłem co mogłem. Skupię się na badaniu techniki zbieraczy. Masz chwilę na... Nie byłem do końca szczery. Trochę pominąłem, przekręciłem. Muszę to wyjaśnić. Misja jest zbyt ważna, żeby mieć tajemnicę. Praca nad genofagium to nie tylko badania. Miałam przeczucie, że coś ukrywasz. Przepraszam, tajne informacje. Ale zasłużyłaś, by usłyszeć całość. Musisz mnie poznać, wiedzieć, co potrafię, czego dokonałem. Nie wszystko było kłamstwem. Początkowo robiłem tylko zwiad, ale odkryłem pewne dane, niepokojące. Populacja Krogan rosła nadspodziewanie szybko. Kroganie przystosowywali się do genofagium, pokonywali chorobę. Kroganie ewoluowali, czy ich naukowcy znaleźli lekarstwo? Krogańscy naukowcy? Nie spotkałem żadnego, który zasługiwał na to określenie. Nie, to naturalna ewolucja. Fizjologia Krogan jest niezwykle odporna. Nadmiarowe narządy, zapasowe układy, regeneracja komórek. Genofagium jest jak inne naturalne zagrożenia. Kroganie pokonali je ewolucyjnie. Może mieli pomyślny rok. Albo mniej najemników odeszło, przez co zostało więcej Krogan do rozmnażania. Shepard, proszę. Kwestie społeczne i środowiskowe wzięto pod uwagę. Nie jestem studentem. Wzrost liczebności był wywołany przystosowaniem do genofagium. Nie ma innej możliwości. No dobrze, dobrze. Mój zespół, kiedy się dowiedział, że kroganie przezwyciężają genofagium. Poprowadziłem zespół naukowców. Genetyków, chemików, socjologów i matematyków. Stworzyliśmy nową wersję genofagium.
Uwolniliśmy ją na Tuczance i w innych skupiskach Krogan. Przywróciliśmy stabilność populacji Krogan. Nie sądzę, żebyś wyjawił to wielu osobom, Mordin. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Chciałem, żebyś wiedziała, że potrafię zrobić to, co konieczne. Muszę wracać do pracy. Później jeszcze porozmawiamy. Przy następnej kompilacji syntezy tkanek. Wtedy będę miał czas. Cokolwiek to znaczy, ok. Porozmawiamy później. Pani komandor? Pani komandor, mogę w czymś pomóc? Chcę tylko przez chwilę. Jak pani chce. W Cerberusie jest hierarchia, ale to nie przymierze. Nie ma przepisów na temat spoufalania się. Wiesz, to twoja sprawa, jeśli chcesz się z każdym zaprzyjaźnić. Chcę okazać zainteresowanie załogą. Powiedz, jeśli posunę się za daleko. Dobra, to było trochę za ostre. Przepraszam, Cerberus uczy podejrzliwości. Dzięki temu łatwiej przeżyć. Podobasz mi się, Shepard. Mów, zobaczymy, jak będzie. W moim przypadku podejmujesz ryzyko. Czemu? Żołnierze tacy jak my wiedzą, jak ważne dla załogi jest zaufanie. Na statkach Cerberusa rzadko się je widuje. Na pewno nie ze strony dowodzących. Ale ty widzisz coś poza pracą. Przy takim zagrożeniu nie można posyłać ludzi na oślep. Potrzebują przykładu. Od tej misji wiele zależy, ale nie możemy jej wszystkiego poświęcić. Nie zawsze mamy ten wybór. Ale warto spróbować. W przymierzu starałem się jak mogłem. Nazywali mnie wichrzycielem. Cały czas wypatrywali osób, które mogły mieć zły wpływ na innych. Cerberus nie jest lepszy, tylko silniej stara się ukryć, jak intensywnie cię szpieguje. Jak skończymy, będą mieli co oglądać. Na pewno. Będziemy w samym środku akcji. A teraz muszę wracać do przygotowań. Miło się rozmawiało, Shepard. To żadnych punktów, ani egoizmu, ani lewości. Halo. Tu się odrobinę oszukany. Na pani prywatnym terminie. Jak sobie radzi nasz najnowszy turiański członek załogi? Jego rany wyglądają na bolesne. Jest żołnierzem. Potrzeba o wiele. Jest coś. Chcę przytulić go do siebie i szepnąć, wszystko będzie dobrze. Pociągają cię inni. Do moich obowiązków należy omawianie motywów i uczuć ludzi i obcych. Bliskość przynosi zrozumienie. A namiętność jest przyjemna bez względu na obiekt. Liczy się charakter, a nie rasa czy płeć. Coś jeszcze, pani komandor? Jest coś, o czym... Ma pani nowe wie... Coś jeszcze, pani komandor? Będę tu, gdyby czegoś pani potrzebowała. No co, jakie to wiadomości? Dół co sobie wysoko, bo tu wynika, że działa, że... Teraz zajmę się, nie będziesz mi wskazywał. Zajmiemy się i tym. A ty, słyszałem o polach Ferisa. Masz wieści o bracie? Zniknął. Wszyscy zniknęli. Ale uratujemy. Garus znowu jest z nami. Świetnie. Jego lubiłem najbardziej ze wszystkich. Zawsze sztywny jak słup. Rozumiem, że tutaj... Było dobrze, póki to coś nie zaczęło kwestionować... Myślnie fałszował pan raporty konserwacyjne, panie Moro. Nie fałszowałem, poprawiałem. Zawsze zaokrąglam w górę czasy wykonywania prac. Potem lepiej wypadamy, jak uda się je pobić. Nieszkodliwa autopromocja. Eddie może się tym nie przejmować. Dobrze, Shepard. Schowaj się. Wygrałem. Joker? Dobrze, już, bez urazy. Tobie też nieźle szło. Na razie to. Do zobaczenia, pani komandor. I tak to jakoś leci. Już półtorej godziny, co? Pobadamy coś jeszcze, plany i tyle. Mhm.
Bardzo miło było napić się z tobą brandy i mam nadzieję, alkohol uderza mi do głowy. Cieszę się, że mogę. Obiecaj mi, że co roku będzie... Sim do 17, wołu gadasz. Jezus, pamiętaj pierwszą zasadę streamów World's Gena. Bo ty masz, czy mam trochę czasu. Słyszeliście? Zaginęła następna kolonia. Pola Ferisa. Jak wszystko dobrze pójdzie, to i dłużej będziemy siedzieć. Czemu mogę pomóc? Masz chwilę, Mira? Mam dużo pracy, Shepard. Nie będę. Oczywiście, pani komandor. Kurde, sam zbyty. Zwalniam ją. Dlaczego ona patrzy się do tyłu? No cześć. Shepard, czego sobie życzysz? Masz jakiś pomysł? Owszem, parę. Rzuć na to okiem. Rzut nie, kiedy ulepszenie broni. Ulepszenie pancerza. Ulepszenie statku. Działo? Kurde, bierzemy działo. Shepard, czego sobie życzysz? Co możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu? Ulepszanie uzbrojenia dało świetne efekty. Możemy teraz komuś nieźle przywalić. Może nawet będziemy mieć spore szanse w starciu ze zbieraczami. Załoga Cerberusa sprawia ci jakieś kłopoty? Udział w ekipie, która załatwiła Sarena, z pewnością mi pomaga. Moi rozmówcy są grzeczni i mili. Spokojnie, pani komandor. Pracujemy razem. Masz dla mnie chwilę? Jasne. Sprawdzam tylko. Myślałem, że podczas walki z Sarenem widziałem każdą broń w galaktyce. Praca najemnika rozwiała te złudzenia. A teraz Cerberus odbudował Normandię. Nawet ją ulepszył. Żałuję, że wcześniej do nich nie dołączyliśmy. Na pewno nie przeszkadza ci współpraca z Cerberusem? Nie podważam twojego osądu. Nie po tym, jak dopuściłem do śmierci własnego oddziału. Czym się zajmował twój oddział? Rozumiem, że wasze usługi nie były na sprzedaż. Znasz Omegę. Pełno tam zbirów żerujących na bezbronnych. Mój oddział miał żerować na nich. Nie byliśmy najemnikami. W każdym razie nikt nam nie płacił. Zarabialiśmy na likwidowaniu piratów i gangów, które posunęły się za daleko. Raczej się nie zaprzyjaźniłeś z gangami. Zwalczały mnie trzy różne grupy najemników. Mój menedżer z SOC byłby dumny. To było proste. Kradliśmy im dostawy i przeszkadzaliśmy w działalności. Wkurzaliśmy ich. Atakowali nas i wpadali w pułapkę. Ostrzał z różnych kierunków, snajperzy. Chirurgiczna precyzja. Nie mieli szans. Jak zacząłeś zwalczać najemników na Omedze? Po zniszczeniu Normandii zaliczyłem trening jako potencjalne widmo, ale się nie udało. Sytuacja polityczna w Cytadeli była skomplikowana. Nikt nie chciał zwalczać. Na Omedze pełno było kryminalistów, których nikt nie mógł utknąć. Nie było za to spowalniającej mnie biurokracji. Idealne warunki. Ludzie potrzebowali kogoś, w kogo mogli uwierzyć. Kto przeciwstawi się tym zbirom. To tłumaczy początki, ale skąd się wziął cały oddział? Powstał podobnie jak twój, walczący z Sarenem. Jeśli udowodnisz, że potrafisz coś zrobić, dołączą do ciebie inni. Dałem nadzieję najemnikom szukającym odkupienia, ochroniarzom mającym dość przestrzegania przepisów. Teraz nie żyją. Jestem do niczego. Opowiedz mi o swoim oddziale. Razem ze mną było nas 12. Dawni wojskowi, funkcjonariusze SOC, standard. Ekspertem od bomb był salarianin. Prawie na pewno po służbie w oddziałach do zadań specjalnych. Wyobraź sobie, że technik był batarianinem. Niezbyt przyjazny typ, ale potrafił złamać zabezpieczenia każdego systemu. Jak ci najemnicy zdołali was dopaść? To była moja wina. O nie! Moich ludzi zdradził. Turianin imieniem Sidonis wyciągnął mnie z bazy tuż przed atakiem, a potem zniknął. Cała reszta zginęła przez niego i przez to, że tego nie przewidziałem. Nie do końca rozumiem. Co konkretnie się wydarzyło? Sidonis poprosił mnie o pomoc. Gdy przybyłem na miejsce spotkania, nikogo tam nie zastałem. Kiedy wróciłem do naszej kryjówki, znalazłem tylko trupy naszych towarzyszy. Dwóch śmiertelnie rannych.
To na pewno była zdrada? Może najpierw zabili Sidonisa? Nie. Popytałem wśród dawnych kontaktów. Zaklepał lot na transportowcu startującym z Omegi tuż przed atakiem. Wyczyścił też swoje prywatne konta, sprzedał mnie i wziął nogi za pas. Oszczędź. Gdzie teraz przebywa Sidonis? Nie. Trop urwał się po jego ucieczce z Omegi. Ale znajdę go. Straciłem cały oddział poza Sidonisem. Pewnego dnia znajdę go i zabiję. Dzięki za rozmowę. Muszę się teraz zająć paroma rzeczami. No dobrze. Jakoś to się kręci. A C i B. Save. 4 punkty. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. No to dobrze. Dobra, to tutaj wszystko na razie tak. O nie, ile tu jest planet? Dobra, nie przyszedłem tutaj oglądać jak gadasz. Kiedy? Bo właśnie nie ma. Szkoda. No ale nic za to nie poradzimy. Wyrzucam sondę. O. Sonda poszła. Ciekawe ile uda mi się tych planet pobadać. Teraz próbuję cały układ zbadać. Może mgławica, jakkolwiek to się nie nazywa. O nie, za wcześnie. Podkładka mi się kończy. Muszę zwiększyć czułość. O, o, o. Za mało surowców. Za mało wszystkiego. O, o, o. Sonda poszła. O. Sonda wystrzelona. Ale ty przynajmniej masz podkładkę. No mam i w sumie prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie teraz, żeby korzystać z myszki bez podkładki. Nie no, serio. To jest niemożliwe. Powalone to. To jest chore, człowieku. Wyrzucam sondę. O, o, pierwiastek zero. Uj, takie tu są kluczy, które wspomagają pracę osób dysponujących mocami biotycznymi i technologicznymi. Jakie tu są złoża. Nieźle. Wystrzelona. Ja to wszystko zdobędę. Paladu jest sporo. Oje, o panie, jakie wieże, wielkie wieże. Fajna planeta. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Jeszcze 11 sond mi zostało. Sonda wystrzelona. Ciekawe, czy mi wystarczy tych sond.
Przynajmniej na ten układ jeden. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Jezu, ile tych złóż. Na miłość moją, bez jaj. Wyrzucam sondę. No jeszcze muszą być jakieś tu duże złoża, skoro... O! Wyrzucam sondę. Ej, jak cóż. No trochę się tego nazbierało. No i teoretycznie została mi jeszcze jedna planeta, tylko że mam trzy te... Trzy sondy. Siednie złoża. Kurde, i z pierwiastkiem 0 to będę musiał tu wrócić. Sonda wystrzelona. Ty, o, coś tu mamy. No i nie mam sąd. Ja tu jeszcze wrócę. O, jany, no jest tutaj troszkę do eksploracji. Ja, pa, tu coś jest. O kur, o ty panie. Sonda wystrzelona. Platyny tu jest sporo, przyznam. O, i pierwiastku 0. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś takie sensowne złożenie, jakieś popierdółki. Sonda poszła. Tutaj. Sonda poszła. Naprawdę brak złóż? O, mam cię. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. No i nie ma złóż. Mm-hmm.
Ulepszenie statku, zaawansowany skaner minerałów. Siemam, mystu z... i 2-0. Tak, wy wszyscy też jesteście 2-0 też. Jak życie? Okej, okay, jedna planeta tu jest. Dam je spoko. O kurde, jakie bogate złoże. Sonda poszła. O panie. Bogactwo. Awansik na wejściu. No popatrz, jakie piękne rzeczy się dzieją dzisiaj. Wyrzucam sondę. Ile tej platyny dostaję. Medła, nie dojdzie kupić Gowa 1.2 i remaster na PlayStation 3. O, jak przyzwoicie. Jak przygotowujesz się przed tym najnowszym, co? Czy może właśnie nie? Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Poszła. Więcej paladu. Jedu jest mało. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. A potem skuszę się na pierwsze zwykłe i życie wydać około 800 zł. To prawda. Trochę iridu się przyda. Dobra. Widziałeś ten Redemption? Nie, nie widziałem. Ale też może to być spowodowane tym, że się w ogóle nie interesuje. A przy tym szczęściu też idzie znaleźć za 700 zł. No to już w takim dobrym szczęściu. Okej, okay, iry dół. Okej, okay, czyli znalazłem planetę iry dół. Dzisiaj co myślimy? Wyrzucam sondę. Kurde, bogata planeta się znalazła. Bogie złoża, złoża. Teraz będzie brak złóż. Wystrzelona. Ha.
Nie warto. Bardzo bogaty. O matka. Co żem znalazł, jaką... I fajny układ znalazłem. Jakiś układ irydu. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. I wywaliło poza skalę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Dobra, jeszcze jedna planeta tutaj została. Klejmy zostało tych 10 sond. Oj, to może nie starczyć. Muszę bardzo nie starczyć. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Więcej paladu. Ej, bo jeszcze jedna sonda mi została. Wyrzucam sondę. Okej, okay, no i muszę tu wrócić. No i muszę tu wrócić. Wygląda sprawa z Modern Warfare 3. Czy to przodkiem ta część miała jakieś DLC poblokowanych za punkty bajowe, czy... Jest to wszystkie części Mass Effecta i Dragon Age'a były poblokowane. Chyba, że kupiłeś sobie punkty Bioware'u i za te punkty Bioware'u kupiłeś DLC-ki. Dopiero właśnie w Mass Effect'cie trójce znieśli te punkty, żeby kupić te DLC-ki normalnie za pieniążki, a nie, żeby wykupać durne punkty najpierw. Jedyna kontrowersja z Mass Effectem 3, jak mi była związana, pomijam kontrowersję zakończenia, bo to jest zupełny absurd. No to była związana z tym, że przed premierą stworzyli tam DLC bodajże z prochów, tak się nazywało, gdzie prowadzili
Piotr Anina, Javika, czy Javika jakoś tak, jako drugoplanowego postacia, czy naszego teammate'a. I właśnie to stworzyli przed premierą i to już było na płytce z grą. Tylko, że po prostu wycięli tą zawartość i później kazali sobie za nią płacić. To była chyba największa ta kontrowersja. I właśnie od tego, między innymi od tego, wzięła się właśnie ten mem. W tym porównaniu, powiedzmy, gry dawno do dzisiejszych jako kanapki. Że kiedyś dostawaliśmy takiego pełnego burgera. Teraz dostajemy takiego burgera, ale tylko z mięskiem. A wszystkie dodatki jak szynka, serek, sałata, pomidorek to musimy dokupić. To się mniej więcej od tego właśnie wzięło. Teraz jakbym chciał kupić tą trylogię, to muszę szukać jakieś specjalne wersje. Tą trylogię z fabularkami. Wiesz co, bo tam sprzedają faktycznie tą Mass Effect Trilogy. Ale czy to ze wszystkim DLC jest? Nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że trylogia cała jest po angielsku. Pełny polski, angielski dubbing, pełny polski napis. Nic polakowego nie ma. Ale spolszczenia istnieją, tylko nie wiem czy do trylogii. W sumie nawet nie wiem jak trylogia działa. Sonda poszła. Dezen, ty wszystko wiesz. Poratuj pana Mestusa. O nie, ile tu jest planetów? A ja nie mam tyle satelitów. Okej, świetnie złoża. Sonda poszła. Jak to jest z tymi sondami? Musicie jakoś wytworzyć, kupić. Kupuję te sondy w stacjach paliwowych. Tak, żeby latać pomiędzy tymi układami w mgławicach. Muszę kupować sobie paliwo. I na stacjach paliw też mogę satelity kupować. Na razie mogę przenosić tylko 30. Tu gdzieś coś było. O. Jedna planeta z głowy, lecimy na drugą. Siednie zboża też, no dobrze. Tu gdzieś platyna też była, ale chyba na górze bardziej. Jakieś sensowne złoża pokaście, a nie jakieś popierdółki. Sonda wystrzelona. O. Sonda poszła. Jaka wersja trylogii Mass Effecta istnieje jest najbardziej kompletna bez tych lub z punktem build? To jest dobre pytanie. No i się złoża skończyły. To dobrze, bo mam coraz mniej
Teraz mi sądy. Bogate złoża, dzięki. O, o, ale tu jest pierwiastek zero. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. No i tyle, nie mam sond. Okej, okej, okej. Prawie całą głowicę mam zrobioną. Prawie. Okej, tu zostanęły mi jeszcze dwie planety. No to okej, szukamy dalej. O, o, o. Sonda poszła. A są jakieś synotacy czy coś? Tak, są. To Mass Effect, Mass Effect 2 i 3 są. Ja właśnie kupiłem Season Passa, potem taki DLC pakiet za 90 zł. Do Mass Effecta 3 jest bodajże 120. No wiesz, Mass Effecta 2 kupisz po taniości, dosłownie za 2 zł na jakiejś kluczykowni. Z Mass Effectem 1 może być bardzo podobnie. Mass Effecta 3 też wiesz, po taniości kupisz, więc myślę, że mniej więcej z 5 dych wydarza wszystkie części, powiedzmy, osobno. A później zależy od tego, czy pokażę jakieś przeceny. Jak są będą przeceny i kupisz sobie, powiedzmy, taniej jeszcze te dodatki, to lepiej. W najgorszym razie to się wykosztuje z 300 zł na wszystkie części. Nie jest to mało, ale mimo wszystko warto. W tym przypadku radzę ci kupić Mass Effecta 1 w pudełku, bo znajdziesz za dychę pewnie za 15 zł. Ja kupowałem przecież jakieś 8 i 9 lat temu Mass Effecta 1 za 20 zł. Już było tam w ekstra klasyczce czy coś takiego. Także no za 1 i 2 nie zapłacisz więcej niż 20-30 zł. Za którąś samą trójkę zapłacisz kolejne 30 zł, no to mówię, 50-60 zł i masz całą trilogię po polsku. No i DLC, sprawa tylko DLC dokupić. DLC to nie jest tania rzecz mimo wszystko, to trzeba przyznać. Kosztuje 4 razy tyle, co podstawowa gra. Anomalie, co? No to okej. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Czujniki coś wykryły. Jeszcze nie, jeszcze nie lądujemy. Skanujemy dalej. Wyrzucam sondę. Jak skończymy skanować, możemy lądować.
sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. O, tu było coś ciekawego. Sonda wystrzelona. Okej, okay. jeszcze troszeczkę i... Pewnie całą Omegę będę miał załatwioną. Sonda wystrzelona. A przyznam, że no troszkę już zbierałem tych surowców. Jak na taką chwilkę. Sonda poszła. No okej. Okay. Lądujemy, wykonujemy misję z DLC. Odnalezienie szczątków Normandii. Misja, która trwała 5 minut. O, nieśmiertelnik. Miejsce katastrofy Normandii. Kolejny nieśmiertelnik. Ten piękny statek Normandii SR1. Te flashbacki. Dwadzieścia śmiertelników, okej, da się znaleźć. No, wejdziesz na to. No nie wejdzie, jako paryta. No, wejdź na to. Dziękuję. Trzeci nieśmiertelnik, tu jest czwarty. Pierwiastek 0. No jest już kilka rzeczy do odnalezienia. O nie, te wspomnienia, bolesne wspomnienia. Jeszcze jest tu trochę do zrobienia, więc... No właśnie, kolejny nieśmiertelnik. Siódmy. Ósmy. Kolejne wspomnienia. Dziewiąty bodajże.
Okej, 11 nieśmiertelników, jeszcze 9, jeszcze 8. Jeszcze 7. Już 14 nieśmiertelników. Aż 20 osób se umarło, co? Aż 20. Piętnasty, tu jest 16. Pyk. O, Helm N7. O nie, stawię C i B. To jeszcze nie koniec. Datapad. O nie, umaliło mu się. Szkoda. Brakuje mi jeszcze 3 nieśmiertelników. Tu już byłem. Te wspominki. Okej, okay, jest 19. Takie mini zbieractwo. O, jest 20. Super. Pomnik, fajny pomnik. Postawiłem pomnik. Ej, ale gdzie ty tego pomnika niosłaś? Może mam w każdym takim miejscu postawić pomnik. Okej. Okay. Nie no, chyba jeden. Wybudowałem pomnik. Biedny statek. No, także wszystko zrobiłem, co było do zrobienia tutaj.
No to jeszcze sondy trzeba wykupić i ostatni układ zbadamy. W sumie podobną rzecz chyba zrobili w Mass Effect Trójce. Ale w Mass Effect Trójce uciekaliśmy jeszcze przed żniwiarzami. Było w sumie fajnie zrobione. No to jeszcze fatal. Bodajże trzy planety będą, domyślam się. Ha! Wiedziałem. Bogate złoża. Wyrzucam. Dawaj, sondę. Co tam masz? O! Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Pa. Nie wydu więcej. Sonda wystrzelona. A ty nie jest najwięcej. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Dziewiętnaście sąd mi zostało, halo. Nie wiem, czy jaj. Jeszcze mi na ostatnią planetę nie starczy. Nie będą jaja. Wszystko. Wykrywam anomalię. Sonda poszła. Czujniki coś wykryły. Dobra, ale tym się zajmiemy za chwilę. O nie, kolejne bardzo bogate złoża. Sonda poszła. Oni chcą mnie zrujnować, czy raczej chcą, żebym był za bogaty. Sonda poszła. Jezu, jeszcze bogate złoża. O, panie, wywaliło sonda poza skalę. Wystrzelona. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Dobra, to jeszcze jeden taki wielki dyongal jest. O. Sonda wystrzelona. No jednak nie. O, jest. Sonda poszła. Dobra. Nie starczy mi na pewno sąd na ostatnią planetę. Trzeba zakupić trochę. Dobra, mam sporo paliwa. Starczy mi. Zbiorniki paliwa pełne w połowie.
No dobra, lecimy, bo tu też będzie tego sporo. I za chwilę przekroczę 100 tysięcy. Dosłownie za moment. Już w tym momencie. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. O. Jeden. I tu gdzieś jest drugi. Sonda wystrzelona. Tu. Wystrzelona. No i jak już. Co miało być zrobione, zrobione. Jeszcze tą misyjkę do końca doprowadzimy i... miodek. No i Bianka? Rafinowanej platynie nie ma co zaglądać w twarz czy coś. Zauważono nas. Rafinowany. Strzelam pociskiem obalającym. A się święci. Naprawdę. Ty to jednak jesteś udany. Jak? Co, obejścia stworzyli, na jego. Nie
Ała, boli. Mam kartę przetargową przynajmniej. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. O nie. Dane zdobyte w bazie zaćmienia na lojach zostały zapisane w poczynaniu. Całkowity, aż rok zajmie. No dobrze. Wyjdź. W ogóle ile mam pieniążków? 46 tysięcy, mało. Wolałbym, żeby było z 5 tysięcy. Ulepszenia statku. To dobrze. Dobra, i na razie to tyle. Pyk. Dobra. Kolejny play i kolejne 3 godziny życia wzięte.